Lega partia z ósmej rundy pań, Zhongyi Tan, Lei Tingye. D4, D5. Debiut londyński, pionem hetmańskim, E3, skoczek C6, skoczek BD2, goniec G4, C3, E6, hetman B3, na pioneczka, hetman C8, H3. Gońca chcemy za gońca, więc tam nie dajemy. Skoczek H4, no chcę zagrać G4 ewidentnie. Goniec E7. G4, no goniec G6. Goniec upolowany, bijemy zawsze pionem do centrum. Goniec E2. A6. H4, no nie ma podstaw, że atakować, nie wiadomo co z królem. B5. Na wypadek długiej roszady i na wypadek kąt gry. H5. C4, przeniesienie bazy na tego piona. Hetman D8. Król jeszcze nie zaszował, może iść na D7. Na razie kryjemy pole to. GH5, GH5, goniec na D6. Tego możemy dać zbić, bo skoczek broni pola G8. Próba zachęcenia do remi. Obie zawodniczki pokazują, że nie chcą remi. To jest dziwne, że pokazują, znaczy się. I A5. Goniec H4, króle czekają na F8. No tutaj się dobrze czuję za pionkiem F4. Czarny ma lepiej. Teraz czarnopolowy goni się z kiepsiu, czego było wymienić. No, próbuję go wymienić. Otwarta linia G, pion groźny. I uderzenie w najmocniejszy pół. Otwieramy grę. AB, AB, goniec H3. Chcę zagrać F5, każdy by chciał. Czarny nie daje. Hetman F3. To już sprawia kłopoty. Następuje doskonały ruch, goniec C7. Z atakiem na piona C3. Hetman G3, tu można dać Maciusia. Przepraszam, król E2. Hetman G3 nie był dobry. Skoczek G8. H6. Król się schował i nic mu nie grozi. A tu pion C3, a tu linia druga. Sprawiają kłopoty. Hetman F8. Pozycja jest bardzo zła dla biegu. Mógłby wpaść na siódemkę. Wpada. Wieża C8. I teraz dawało szansę goniec F5. Wieża H1. Marne szanse, ale dawało. Goniec G2 gubi partię. No ten goniec nie gra. Nie ma co zrobić. Wieża bije H6 i można podziękować. Piona nie ma, wieże padają z dwóch stron. Wieża H5. Skoczek idzie na E4. Hetman E1 i kombinujemy. Kombinujemy. Kombinacja od dawna mi się, ale my kombinujemy. Kombinuję, jak ona tu zakombinowała.
No zakombinowała. Zbiła na C3. Hetman G7. Teraz będzie groziła wieża B8. Niespodziewanie. Hetman H8. Wpadamy na dwójeczkę z tej strony. A z tej strony nie ma nic. Król F6, goniec się rozwiązał. Punkt F7 przybroniony. Wszystko wygrywa wieża H3, no grozi zbicie. Zbicie następnym hetman H5. Skoczek wszedł, żeby nie być zbity. I tak hetman H5 i gdzie król idzie? Gdzie król idzie? Pad kluczowy pion, los piona F4 przesądzony. Teraz będzie Maciuś. Hetman H4. Wieża D2, goniec C2, hetman F4, trzy pionki obskoczone. I grozi Maciuś. Tu. Hetman B2. I teraz znajdziemy końcowe uderzenie czarnych. Czas start, mamy 10 sekund na to. Tu w zasadzie wygrywa wszystko. Wygrywa i wieża B8. Co gra, tu jest szach na D7. Ale zagrała wieża H8. Goniec F3. Obroniła punkt H2. Obroniła tu. Wieża H2. Hetman C1 i ostatni ruch niezapisany, niewidoczny, nie wiadomo co zagra, a wygrywa wszystko. Prawo to było niezrobione, na szachownicę było tylko dotknęła, można zbić gońca ze szachem, można dać szacha na D2, szacha na E3 i mata na F2, bo wtedy można tu gońca bić. Można zacząć odbicia gońca. Nawet to wygrywa. A wygrywa jeszcze i to. Skoczek F2. Hetman C1. Także partia skończyła się pięknie. Była nudna, a skończyła się pięknie. Dziękuję.